wieloletniej prognozy finansowej, wieloletniego planu inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy 6 Donowice do realizacji w latach 2013-2014, druk nr 206. Czytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotycząca wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy 6 Donowice do realizacji w latach 2013-2014. Paragraf pierwszy. Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie do wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa chodnika przy ulicy Katowickiej pomiędzy ulicą Detmajera z ulicą Robija Żeleńskiego wraz z utworzeniem przejścia dla pieszych zgodnie z powyższym zestawieniem. Nazwa zadania. Budowa chodnika przy ulicy Katowickiej pomiędzy ulicą Detmajera i Boja Żeleńskiego wraz z utworzeniem przejścia dla pieszych. Jednostka realizująca Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Cel zadania. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców przez budowę chodnika i utworzenie przejścia dla pieszych. Lata inwestycji 2013. Faza realizacji inwestycji. Wykonanie dokumentacji projektowej i pozyskanie niezbędnych decyzji. Kwota i źródło finansowania 7500 zł. Zadania powierzone z zakresu budowy i przebudowy ulic wraz z osiedleniem. Rok 2014. Realizacja zadania na podstawie projektu 37 tysięcy złotych. Kwota finansowa i źródło finansowania zadania powierzone z zakresu budowy i przebudowy ulic wraz z oświetleniem. Paragraf drugi. Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie do wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pod nazwą wykonanie projektu przebudowy drogi wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi przy ulicy Rydla zgodnie z poniższym zestawieniem. Nazwa zadania. Wykonanie projektu przebudowy drogi wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi przy ulicy Rydla etap pierwszy. Jednostka realizująca Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Cel zadania. Przebudowa drogi pozwoli zwiększyć ilość miejsc parkingowych. Lata 2013. Wykonanie dokumentacji projektowej, pozyskanie niezbędnych decyzji. Kwota i źródło finansowania w roku 2013 30 tysięcy złotych. Zadania powierzone z zakresu budowy i przebudowy ulic wraz z oświetleniem. W roku 2014 realizacji zadania na podstawie projektu i kwota i źródło finansowania 200 tysięcy złotych. Zadania powierzone z zakresu budowy i przebudowy ulic wraz z oświetleniem. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uzasadnione. Podjęcie uchwały ma na celu wprowadzenie do wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego wyżej wymienionych zadań inwestycyjnych dzielnicy realizowanych w cyklu wieloletnim w perspektywie lata 2013-2014. Tutaj przybliżę troszkę tę uchwałę. Chcę sięgnąć troszkę pamięcią wstecz. W poprzedniej kadencji przygotowana została koncepcja przebudowy ulic wewnętrznych w kwadracie ulic Donowiska, Rydla, Jadwigi, Zworzowa, Staszczyka. Ponieważ to dość duże przedsięwzięcie było w sensie finansowym, czekaliśmy przynajmniej zarząd i obecny zarząd na to, żeby opracować całościowo koncepcję przebudowy tych wszystkich uliczek wewnętrznych na niezależnie od tego Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu podzielił to na takie trzy etapy w związku z tym, że były problemy ze znalezieniem stron w postępowaniu administracyjnym i na pierwszy etap tam nie było problemów, zostały wydane warunki dotyczące przebudowy tych ulic. Jeśli chodzi o etap drugi, tam został ustanowiony kurator i prawdopodobnie są już warunki również wydane. Natomiast jeśli chodzi o etap trzeci, nie można odnaleźć stąd postępowania i jest to największa jakby inwestycja, bo ona obejmuje zasięgiem ulicy Krzywy Zaułek. Stąd zarząd postanowił nie czekać już na uregulowanie tych spraw formalno-prawnych. Stąd jest ten projekt uchwały o zabezpieczeniu środków na dokumentację projektową i realizację w ciągu 2 lat.
Natomiast jeśli chodzi o etap drugi, to w zasadzie można powiedzieć, że przebudowa została zrobiona po konsultacji z mieszkańcami, którzy nie zgodzili się na budowę parkingów. Zresztą to, co już wpisaliśmy w planie na, jeśli chodzi o prace remontowe drugich chodników na ten rok, prace zostały wykonane i wjazd do bloku numer 13, skręt w ulicy Jadwigi Zobzowa, prace zostały wykonane. Także można powiedzieć, że ten etap drugi został w 85% wykonany. Istnieje jeszcze potrzeba, będzie istniała jeszcze potrzeba wyremontowania ścieżek, które dochodzą do kładek schodowych przy tym bloku, ale tutaj zobaczymy, może z zieleni uda się to zrobić. To jeśli chodzi o ten punkt, natomiast jeśli chodzi o paragraf pierwszy, wyznaczenie przejścia na ulicy Katowickiej, tam też nie udałoby się to zrobić w ciągu jednego roku, dlatego że należy dobudować chodnik, ale jest skarpa i tam faktycznie musi być projekt, który zabezpieczy skarpę, czy znajdzie jakieś rozwiązanie techniczne na poszerzenie chodnika i wtedy będzie można to przejście wyznaczyć i myślę, że dojście już do przychodni, do sklepu, do kościoła będzie bezpieczne. Przynajmniej dla tych ludzi, którzy będą szli od ulicy Pasterni czy Radzikowskiej. Tyle tytułem wyjaśnień. Opinia gospodarki komunalnej. Pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję, jeśli ktoś by chciał zabrać tę sprawę. Bardzo proszę. Jeśli chodzi o punkt pierwszy, mam takie pytanie, bo rozumiem, że to jest ulica Bojarza Ryńskiego, czyli tam, gdzie przychodnie, tak? Tak. Bo to jest malutki kawałek. Na tym malutkim odcinku między Tetmajera. Rozumiem, tam, gdzie ta skarpa jest faktycznie. Natomiast mam pytanie, co dalej? Bo tam jeszcze jest kawałek do miejsca, gdzie też nie mamy wychodnika. Tak, u Władysława Żywińskiego tym razem. Czy zarząd tam coś planuje? Bo widziałam jakieś takie pismo ostatnio, że cena będzie zrobiona przez tego. To znaczy, ale tutaj faktycznie robiliśmy na razie wycenę, prosiłem o wycenę właśnie na ten fragment. Między Tetmajera Żywińskiego wraz z wyznaczeniem przejścia, czyli dokumentacja i realizacja. Boja Żeleńskiego. Natomiast tam dalej, co się tak kończy, ten sięgacz idąc Boja Żeleńskiego w lewo, w stronę Pasternika? Nie. Nie, bo widziałam takie pismo, które mieliśmy na komisji, że to ma właśnie było napisane do Żeleńskiego, a nie do Boja Żeleńskiego, że wycena będzie zrobiona. Czyli to na razie rozumiem, to nie... To jest ten pierwszy fragment. Dobrze, teraz mam długo takie pytanie, bo tak, jeśli chodzi o paragraf drugi, bo zajmę się tylko taką kwestią techniczną w tym momencie. Mamy tutaj zapisane, że zadanie inwestycyjne pod nazwą powtórzone później wykonanie projektu przebudowy drogi wewnętrznej. Czyli powinno być wykonanie przebudowy drogi wewnętrznej, skoro mamy dwa punkty. Nie, są przebudowy, bo w to wchodzi wykonanie dokumentacji i realizacji. Czy to jest błąd? Bo jeżeli później mamy podział na lata, nie, że mamy projekt i decyzję na drugi rok realizacji, no to powinno być wykonanie przebudowy, a nie projektu przebudowy. Zarówno w paragrafie drugim, jak i w nazwie zadania. Po prostu trzeba by wykreślić projektu, bo nie robimy samego projektu, tylko również robimy realizację, prawda? W zasadzie tak, to trochę zaburza tutaj. No może być jakieś coś, co może zaciemniać jakby może obraz, ale... Znaczy no nie zaczyna, po prostu odmienia, bo jeżeli robimy projekt, no to co robimy w tym 14 roku, tak? Ale jest przed następną realizacja zadania i kwota jest zabezpieczona? Nie o to chodzi, tylko wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą wykonanie projektu przebudowy drogi. No to co znaczy realizacja zadania? Jeżeli by było wykonanie przebudowy drogi, to w pierwszym roku robimy projekt i dokumentację, decyzję, a w drugim robimy... Można by projektu wykreślić w pierwszym punkcie. Zarówno w punkcie, jak i w nazwie zadania. To teraz wykreślić projekt. Co chciałby zabrać głos? Ja mam pytanie, bo to jest najbardziej istotne, ponieważ... Bo mieszkańcy zapewne się cieszą, że wreszcie coś się w tym temacie ruszyło, bo wielu latach temu.
To reszta rzeczy już tak trochę mniej na porządku. Widzę, po pierwsze tak. Nie wiem, dlaczego jest to tylko etap pierwszy. Nie wiedziałem do tej pory, ale widzę, że pan przewodniczący ma informację jeszcze chyba sprzed wakacji, ponieważ od sierpnia już jest aktualna muzetka na etap drugi. Prawomocna muzetka na etap drugi. Więc pytanie, dlaczego tylko etap pierwszy, a nie etap pierwszy i drugi zaraz, tym bardziej, że mamy potwierdzone informacje z GIT-u, że znacznie zmniejszy te koszty jednostkowe wydobywanie tej inwestycji. To jest pierwsza kwestia. No właśnie, i tutaj chciałbym przede wszystkim może poprosić najpierw o wyjaśnienie tej sprawy. Tym bardziej jeszcze tutaj dodam, że mieszkańcy, ponieważ byli zaniepokojeni ostatnią uchwałą z sesji wrześniowej dotyczącej rankingu zadań powierzonych, zebrali podpisy. W tej chwili tych, co mam akurat już poskładane, bo to były na bańce zbierane te podpisy, 175 osób podpisało się pod wnioskiem do Rady Dzielnicy, wyrażając swoje zaniepokojenie i prośbę o przebudowę i jakby zintensyfikowanie działań w tym zakresie. Więc no, trudno jeszcze było to złożyć, mówię, dzisiaj odebrałem ostatnie te pisma, niemniej jednak zapewne jutro do dzielnicy jedynie osobami tutaj chyba wszyscy już przy sobie. Więc proszę tutaj o ustosunkowanie się przede wszystkim do tylko, dlaczego właśnie ten etap pierwszy, a nie etap pierwszy i drugi zarazem, bo to jest kwestia dość istotna. Ale jeszcze jedna kwestia w przypadku etapu trzeciego. Pan przewodniczący też ma troszkę nieaktualne informacje, bo ja mam informacje na bieżąco zarówno z ekipy, jak i wydziału architektury, że WZK jest w zasadzie, można by powiedzieć, na ukończeniu. Dobrze, w zasadzie na ukończeniu. Ja myślę, że wyraziłem się precyzyjnie, jeśli chodzi o drugi etap. Drugi etap już jest zrealizowany w 90%. Dojazd do bloku 13 jest zrobiony. No ale pan przewodniczący przed chwilą mówi, że nie ma WZ-ki jeszcze, tak? Nie ma WZ-ki na trzeci etap. Pan mówi pan o drugim. Nie, na trzeci etap. Mówię, niezależnie co jest drugim etapem, powiedziałem, nie mam wiedzy na temat ten, czy jest WZ-ka na drugi etap, tak się precyzyjnie wyraziłem, natomiast temat już jest zamknięty. Dojazd został zrobiony już. Mieszkańcy nie chcieli miejsc parkingowych, oprotestowali to, więc zrobiliśmy remont ulicy, czyli dojazd, sam remont, dojazd w tych parametrach, który jest. Nie potrzeba dokumentacji, zaoszczędzamy pieniądze, temat zamknięty. Panie przewodniczący, proszę się przejść tam i zobaczyć. Tak, oczywiście byłem. Rzeczywiście jest kawałek tego zrobiony. Ja nie stwierdzę, że to jest 95%, czy 90%, czy 85%. Panie przewodniczący, mieszkańcy są raczej innego zdania, choć przyznam, że nie na swoim terenie akurat nie zbierałem podpisu, bo to jest ten wyborczy pana Dzierżaka. Niemniej jednak muszę powiedzieć, że rozmawiałem również z dwoma przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych i akurat nie są dokładnie są odwrotnego zdania. Miejsca parkingowe są jednak najbardziej potrzebne i zapewne wypadałoby zrobić spotkanie z nimi i o to zapytać. Natomiast rzeczywiście wydaje mi się, że jednak wiedza co do tej przebudowy, wiedza o tym, czy WZK jest czy nie, też by jednak była w tym momencie wymagana, skoro pan przewodniczący jednak bierze się... Jak otrzymam oficjalną informację z Wydziału Architektury, że WZK już jest, powiadomię pana na pewno, to po pierwsze. Po drugie odbyło się spotkanie z mieszkańcami właśnie tych bloków, zresztą zorganizował pan Marcin Dzierżak i wyrazili swoją opinię, nie chcą miejsc parkingowych. I dlatego zrobiliśmy remont, były zabezpieczone środki i była kwestia spotkania z mieszkańcami. Spotkanie się odbyło, wysłuchałem opinii i podjąłem decyzję. Nie wstrzymałem środków, była remontowany chodnik, numery parzyste, jeśli chodzi o Jadwigi Zobzowa i było wpisane dojazd do bloku 13. Zresztą jest też pismo i prośba wspólnoty mieszkaniowej po raz trzeci chyba skierowana, żeby szybciutko wyremontować tą drogę dojazdową. I wyszliśmy naprzeciwko mieszkańcom i wspólnoty mieszkaniowej i już jest sprawa zamknięta. No nie chcą ludzie mieć pod oknami parkingu. Ja chciałbym wiedzieć, ilu mieszkańców. No to proszę przejść się i zapytać. Ja nie będę organizował teraz już spotkania z mieszkańcami, bo nie uważam to za zasadne. To jeszcze w swoim spotkaniu z mieszkańcami też dodam, że w momencie, kiedy chcieliśmy organizować to spotkanie w czerwcu, pan przewodniczący powiedział, że nie ma czasu, że zrobi za 2 miesiące. 2 miesiące to było dokładnie połowa sierpnia. Połowie sierpnia jakieś spotkanie się odbyło, zaprosił pan tylko 3 przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych z bloku 11, 13 i 15 z Rudla. Przynajmniej o moim okręgu wyborczym. I w tym momencie nie wiem, na ile można uznać za reprezentatywne to grono. Mam bardzo, bardzo poważne wątpliwości. Znaczy, nie rozumiem, co pan ciągle porusza okręg wyborczy. Mnie okręg wyborczy żaden nie interesuje. Mnie interesuje, cała dzielnica i przestrzeń całej dzielnicy. Nie żaden okręg wyborczy.
okej, ale mnie interesuje moim wyborcy. No to może pana, ale mnie nie interesuje. Mnie interesują wszyscy mieszkańcy. Bardzo proszę, panowie. Pan przewodniczący stosunkowo często używa terminu protest mieszkańców, protest społeczny i tak dalej. Głównie protest mieszkańców. Proszę zdradzić nam, czy jest udokumentowany ten protest i jaka jest waga tego protestu. To znaczy ja rozumiem, że jeśli protestuje 3 mieszkańców, a 300 chce, żeby te parkingi zostały zrealizowane, to tak jak to było w przypadku słupków, które zostały wkopane przy ulicy Lidla, pan przewodniczący uznaje rację 3 obywateli, a nie 300. Chciałbym zatem, aby pan przewodniczący przekonał nas i w jakiś sposób udokumentował, że waga tych protestów, o których pan wspomina, jest duża, jest przeważająca. To znaczy, że większość mieszkańców nie chce tych parkingów i wtedy będziemy mieli sprawę jasną. Ale dopóki takiego dowodu pan przewodniczący nam nie przedstawi, to ja na podstawie rozmów z mieszkańcami wiem, że wszyscy, z którymi ja rozmawiałem, a była tego całkiem spora liczba, życzą sobie tej przebudowy. I zdumiewa mnie i dziwi twierdzenie pana przewodniczącego, że etap drugi w zasadzie w 95% jest zrealizowany. Bo proszę państwa, po co w takim razie wydawano pieniądze podatnika na projekty i na procedowanie drugiego etapu WZ-ki? Jeśli to jest wszystko takie proste, to w zasadzie pierwszy i trzeci etap też możemy zrobić tą samą metodą. To znaczy z małego palca, bez projektu, bez uzgodnień, na podstawie, nie wiem, remontów. Na podstawie czego, panie przewodniczący? Na podstawie czego pan twierdzi, że zrealizowany jest 90 do 95% etapu drugiego? I tak. No i tutaj chciałem powiedzieć, że nie ja odpowiadałem w poprzedniej kadencji za przebudowę dróg, remonty dróg chodników i nie ja organizowałem spotkania, tylko organizowała pani Ewa Nowak i proszę to pytanie skierować do pani Ewy Nowak, która pewnie nie zrobiła spotkań z mieszkańcami, nie zebrała opinii, bo gdyby zebrała opinii, nie wydane byłyby pieniądze na ten drugi etap. Ja to teraz nie wnikam. Panie przewodniczący, to trochę niegodziwe, żeby się pan wyręczał innymi osobami, bo to pan był przewodniczącym Rady Dzielnicy, zarządu i statutowo jednoosobowo odpowiada pan za to, co się działo. To tak nawiasem. Ale przecież te rzeczy, te fakty, o których mówimy, dzieją się teraz. Teraz, nie w poprzedniej kadencji, teraz pan twierdzi, że są protesty społeczne, a jakoś do tej pory, ja zresztą uczestniczyłem brałem udział w spotkaniu w architekturze i oglądałem dokumenty dotyczące pierwszego i drugiego etapu, i ja osobiście tam w dokumentacji w architekturze nie dopatrzyłem się żadnych protestów, żadnych pism mieszkańców z żądaniami jakichkolwiek uwag, które by powodowały, że tam ma nie być parkingów. No przeciwnie, ciśnienie mieszkańców jest w tym kierunku, aby te parkingi powstawały, bo większość mieszkańców samochody posiada i chce je mieć gdzie zaparkować. Dlatego powiadam, uważam, że to, co pan przewodniczący mówi, to jest wybieg w tym kierunku, aby nie realizować drugiego etapu przebudowy rejonu ulicy Rydla. I to, panie przewodniczący, jest niegodziwe, dlatego że pan powinien jednak reprezentować mieszkańców, a nie tylko wybrane jednostki, z których sam zechciał się pan z nimi spotkać, by pan ich zaprosił. Trzeba rozmawiać z całością społeczeństwa, a nie tylko z wybranym jego wycinkiem. Ja może poproszę, żeby wypowiedział się na temat ten pan Marcin. Może ja najpierw, bo skoro zostałam wywołana do tablic, to chciałabym się do tego odnieść, bo nie podoba mi się metoda skierotechniki, jaką pan tutaj próbuje zastosować. Bo tak jak poprzednio powiedział, wyłącznie pan odpowiadał za zarząd i Radę Dzielnicy i to, co się nie działo. Natomiast jeśli chodzi o moją działalność w tym zakresie, to spotkanie była multum, nie sama zresztą, bo jeszcze świętej pamięci panem Grzegorzem Marcem, i nie było żadnych protestów społecznych, po prostu ludzie z nami chodzili po terenie i zastanawialiśmy się, co zrobić, żeby było jak najlepiej. I ani jednego protestu na piśmie nie widzieliśmy na oczy, prawda? I w związku z tym ja uważam, że jeżeli faktycznie protesty są, to rozumiem, że pan przewodniczący nie rzuca słów na wiatr, tylko przyniesie nam tutaj co najmniej 100 podpisów z tak licznego osiedla, w którym ludzie się wypowiedzą przeciwko budowie parkingu i w ogóle przebudowie tego zgodnie z tą koncepcją. Bo koncepcja zakładała tam pewnego typu rzeczy. Teraz na etapie projektowania mogą być prowadzone drobne korekty i miałoby to sens, żeby to dalej realizować. Tylko nie wiem, w zasadzie to zastanawiam się, dlaczego pan tak się temu przeciwia. Czy się pan za ten pierwszy etap staram się, czy to ma jakiś związek z deweloperem, który tam buduje i który podchodził tutaj do nas przez chyba ostatnie 4 czy 5 lat, może dlatego to chcecie tam państwo szybko robić. Natomiast, tak jak mówię, no, dla mnie nie przemawia, jeżeli 3 osoby coś chcą,
a kilkaset czegoś nie chce, bądź odwrotnie, to dlaczego my mamy się do tych trzech dostosowywać? Czy w tym momencie na przykład u mnie jest zadeptany cały trawnik, czy jeżeli 10 osób, bo myślę, że to się po prostu napiszą pismo do pana przewodniczącego, żeby osłupkować i przywrócić tam ten teren zielony, to też pan to zrobi, tak jak pan to zrobił na Rydla, po prostu to jest dla mnie żenujące. Żenujące takie postępowanie i staranie ciągle na mnie, że ja czegoś nie robiłam, nie dopilnowałam dwa. Uważam, że teraz to, co się dzieje, to jest marnowanie pieniędzy. Marnowanie pieniędzy, bo to jest takie, no po prostu, nawet nie wiem, jak to nazwać, ale chaotyczne łatanie dziur, tu słupek, tam kawałek, asfaltowej chodnika bez planu i po prostu z tego nic nie wynika. To osiedle wymagało gruntownej przebudowy, modernizacji, nie tylko budowy parkingów, ale wielu różnych innych rzeczy, poszerzenia jezdni, budowy chodników i to było wszystko przewidziane w koncepcji. A to, co się teraz dzieje, to jest po prostu dziadostwo. Pani wie, o którym my w ogóle odcinku mówimy? Tak, wiem. Ile tam jest parkingowych miało być? Tam niewiele. Niewiele. Ale ile konkretnie? Nie gdzie, pamiętam, no, przecież nie mam w głowie, no, czy to było 15, no, czy 16. Zabiera pani głos, a nie jest pani przygotowana na sesję. No, panie przewodniczący, to jest manipulacja. Przepraszam bardzo, ale... Panie przewodniczący, pan na pani nie jest przygotowany, bo nie wie pan, że WZ teraz jest prawo od kilku miesięcy. Pan mówi, co to jest rozprawa administracyjna. Dokładnie. Pan nie zna wielu pojęć kodeksowych, panie przewodniczący. Niech pan się nie wypowiada na tematy, na których pan się nie zna. Panie Bogdanie. Jeszcze jedna uwaga, panie przewodniczący, bo to wymaga naprawdę komentarza. Dlaczego pan arbitralnie za mieszkańców podejmuje decyzję? Dlaczego pan nie uznaje racji tego, że jesteśmy reprezentantami mieszkańców? Pan jednoosobowo podejmuje odkopanie słupków, pan jednoosobowo podejmuje decyzję o tym, aby drugiego etapu przebudowy Rydla w zasadzie nie było. Pytam dlaczego? Kto panu dał taką delegację? Spotkałem się z mieszkańcami, bo kilkadziesiąt osób i mieszkańcy... Z wybranymi mieszkańcami, panie przewodniczący, to jest manipulacja. Ja się spotkałam z mieszkańcami, było ich kilkudziesięciu, wszyscy byli za. Pan manipuluje opinią publiczną, jest pan nie w porządku i nie... Bardzo, się, pan bardzo się proszę koncentrować się na problemie, a nie na... Ja panu przedstawię, a nie na tak, to się przeczytam to pismo, jako to jest problem, dlaczego pan nie przedstawia. Jednym słowem, od tego jest Rada Dzielnicy Szóstej, żeby podejmowała uchwałę. Państwo stanowisko jest takie, i moje stanowisko, czy nie moje, zarządu jest takie, w którym zasiada 5 osób, to nie ja przygotowywałem sam projekt, to nie ja proponowałem sam te rozwiązania, tylko zarząd w składzie 5-osobowy, w głosowaniu demokratycznym. To po pierwsze. Po drugie, od tego jest rada, że ostatecznie podejmuje decyzję. I proszę mi tu nic nie insynuować, że ja coś robię jednoosobowo, czy nie jednoosobowo. Zostałem wybrany przez Radę jako przedstawiciel Rady, jako zarządu, więc mam pewne prerogatywy do podejmowania pewnych działań. To ale po co my jesteśmy jako Rada potrzebni, panie przewodniczący, jak pan wszystko sam... Ale jak ja mogę z panem dyskutować? Pan twierdzi, że pan ma mieszkańców, którzy chcą, żeby budować parkingi, a ja rozmawiałem z mieszkańcami, którzy nie chcą budować parkingi. Ale mamy na to dokument, a pan nie. Rada rozstrzygnie w głosowaniu. Ponadto... My mamy, pan przewodniczący tylko rzuca słowa na wiatr. My mamy to na papierze. Tak, no ale szanowni państwo, no... Jakby podsumowując też, no... Oczywiście, no, ma pan zebrane podpisy. Przewodniczący, oczywiście to są pismo i podpisy z tyłu na drugiej karce, troszkę to grubo rzeczywiście, no, ale jest ich 100, dokładnie 174 policzymy. Panie Łukaszu, niech pan przeczyta z jakich bloków. I właśnie do tego chciałem nawiązać, jeśli mogę. Panie przewodniczący, rozmawiałem wczoraj z jednym z członków zarządu sprawy mieszkaniowej, która nie podpisała właśnie tego pisma, nie podpisali dlatego, że po prostu nie miał akurat różnych racji zawodowo-chorobowych, kto po prostu zebrać tych podpisów w tym konkretnym roku. W bloku 17 będzie podobna sytuacja. Pozostałe dwa bloki odmówiły. Jeden też pan powiedział, że z przyczyn zawodowych, drugi z bloku numer 13 wystosowali własne pismo. Ale o których całych blokach mówi? My nie mówimy, o czym pan mówi, rozmienia pan temat. Pierwszy. No ale pierwszy temat jest zamknięty, ma pan wpisany, o co pan mówi? Ale zaraz, chwileczkę. No ale o co pan mówi? Bo między innymi, bo dlaczego właśnie te cztery bloki, nie, dlatego te cztery bloki się obawiają przebudowy, obawiają się również przebudowy, dlatego że właśnie ze względu na ten fakt, o którym powiedziała pani Iwanowa, również obawiają się tego, że to jest jakieś dogadanie się po prostu z inwestorem.
Ja o tym wszystko wiem. No właśnie. I to są te obawy. No, i tak samo to sprawa dotyczyła miejsc parkingowych. Oni też po prostu mieli pewne wątpliwości. Ale to nie dlatego, że nie chcieli. Natomiast kwestia jest... myślę, że tutaj dosyć w tym temacie jednoznaczna. Natomiast etap drugi zupełnie tego tematu etapu drugiego kompletnie po prostu nie rozumiem. Ja w ogóle nie rozumiem pana, bo pan działa przeciwko interesowi mieszkańców. Nie, ale zaraz chwileczkę. Po pierwsze, ma pan do siebie eksperta i ma pan naprzeciwko też równie panią ekspert i musi pan zrozumieć jedno. To są dwie różne rzeczy. Po pierwsze, idąc na rękę mieszkańcom, bo prosili na spotkaniu, no ile było osób, pani Marcinie, bo już nie pamiętam. Znaczy, to spotkanie, które ja przeprowadziłem, było na inny temat, a ten ale, temat... No właśnie. Nie było trzy osoby, które mówiły tak i trzy osoby nie, to nie był... Naprawdę znacząca liczba, nie podobało przestępczynstwo. Ale mówimy tutaj o całkiem dużej inwestycji, 230 tysięcy złotych, to jest jak na dzielnicę duża inwestycja, jest zbyt dużo kontrowersji, niepewności, zadowolenia. Ale nie o tym rozmawiamy. Wydaje mi się, że powinniśmy przeprowadzić gruntowne i poważne konsultacje społeczne w tym zakresie. To są. Ale nie, tak jakby wszyscy uczestniczyli i byli pewni tego, ale przede wszystkim proszę mi pozwolić powiedzieć. Chciałbym, żebyśmy również byli przygotowani i wiedzieli, co jest działką gminną, co można wybudować, co nie można i na tym spotkaniu faktycznie dowiedzieć się, jaka jest wola społeczeństwa, bo nie jest to w tym momencie jasne. Jak panu wejdę zdanie? Musimy, bo tu jest... Tu są trzy wątki. Ja rozumiem, że państwo się gubicie w liczeniu. Pierwszy wątek to jest ten, o którym teraz mówimy, czyli etap pierwszy. I etap pierwszy zgodnie z warunkami zabudowy jest wpisany do budżetu miasta w cyklu dwuletnim. Projekt i przebudowa. Odbyły się konsultacje społeczne, spotkałem się z mieszkańcami i spotkałem się z administratorami budynków. Przedstawili mi swoje opinie na piśmie, którą mam na piśmie podpisaną. Czekam jeszcze tylko na jedną opinię i tutaj się nic nie dzieje z jednego bloku, podpisaną przez administratora i przez mieszkańców. Dwie opinie już mam na piśmie z podpisami. I jeśli chodzi o to, to WZ-ka pokazuje zgodnie z jest wystawiona zgodnie z opracowaną koncepcją. Bardzo szeroko. Poszerzenie jezdni, wygenerowanie bardzo dużej liczby miejsc parkingowych, nawrotów, czego normalnie przy tych starych uliczkach nie było. I to jest WZ-ka na ten jeden etap pierwszy. Natomiast mieszkańcy się już opowiedzieli, że nie chcą poszerzenia ulic, nie chcą tej liczby parkingów, zgodzili się na tam bodajże 8 miejsc parkingowych i to jest to. I teraz jest następna rzecz, że nie, projekt jak będzie przygotowywany, to nieważna jest co jest w koncepcji. Można zmniejszać zakres, nie można zwiększyć zakresu poza to, co jest w koncepcji. Natomiast przez to, że mieszkańcy zrezygnowali z poszerzenia wewnętrznych uliczek, zrezygnowali z części miejsc parkingowych, ostatecznie, jak pójdzie sprawa dotycząca już przebudowy tych ulic, to gwarantuję państwu, że przedstawiciele tych wspólnot mieszkaniowych, niezależnie od tego, że przekazali swoją opinię na piśmie, wezmą udział w rozmowach z projektantem, bo to już jest ustalone. I tutaj jest jeden temat zamknięty. Jeśli chodzi o drugi temat, który jest drugi etap, o którym pan mówi, to jest wjazd do bloku numer 13, ale innego. Pan mówi o zupełnie czymś innym. To tak, czy Jadwigi Złobzowa. I to byli mieszkańcy. I przeprowadziłem rozmowę z mieszkańcami z tych bloków, którzy byli na tym spotkaniu, indywidualnie z każdym. I wyrobiłem sobie stanowisko. Nie chcą, tam były cztery tylko miejsca parkingowe do wybudowania na terenach zielonych, gdzie są krzewy. Nie zgodzili się na to. To jest tuż pod oknami. Powiedzieli, że dalej będą parkować tak, jak parkują na chodnikach po dwóch stronach, bo to jest tylko dojazd do jednej posesji. I zostaje problem wewnętrzny, w których nie ma w koncepcji budowy żadnych parkingów, tylko jest lekkie poszerzenie w koncepcji. Natomiast katastrofalne są chodniki, czyli dojście do klatek schodowych. I te chodniki zostaną wyremontowane. Być może w przyszłym roku zobaczymy, bo wojsko... to będzie drogie, prawda? Więc tutaj może nam troszkę braknąć, ale
w 2014 podejrzewam, że będę się zwracał do Państwa, żebyście przedstawiali potrzeby w zakresie remontów chodników na terenach zielonych. Szkoły to już zrobiły. Każda szkoła przysłała pismo z wykazem chodników pomierzonych metrów kwadratowych, które są do przebudowy, do wymiany. Więc mamy już zdiagnozowane szkoły. Teraz Państwo spokojnie zaproponujecie remonty chodników na terenach zielonych. Utworzymy listę rankingową, przegłosujemy sobie ją i będziemy ją realizować. Nie inaczej. I teraz następna rzecz. WZ-ki jeszcze nie było. Ja miałem dylemat. Jeśli bym nie zrobił tego remontu, byście Państwo krzyczeli na mnie, że remont nie zrobiony. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tą WZ-kę skonsumować. Bo jeśli ta WZ-ka będzie, ona jest, jeśli będzie ta WZ-ka, jeśli będzie, bo jej jeszcze nie ma, mieszkańcy się cieszą, ale ja jej nie mam. No ja jej nie mam. Nie donoszą. Jakie ma WZ-kę? Ale informacje dostaniemy, że jest i możemy przystąpić i decydować o drugim etapie, bo takie są zasady ustalenia. Czy Państwo się chcą zgodzić? Nie. Jeszcze chciałem jedną rzecz wytłumaczyć. Jeśli ta WZ-ka się pojawi fizycznie w Zigicie u nas, czy zostaniemy powiadomieni, to jeśli będzie taka potrzeba, jak to Pan mówi, zrobi Pan pewnie spotkania, ja Pana zachęcam do tego z mieszkańcami, to nic nie szkodzi. Tylko, że wtedy zrobimy te cztery właśnie miejsca parkingowe na tym zielonym trawniku i to będzie w ramach tej WZ-ki i dorobimy te cztery miejsca parkingowe. Nic nie stoi na przeszkodzie. Dobrze, teraz. Się Panu, o co Panu chodzi. Jeśli mogę, o pewne rzeczy zostały tu wyłączone. Otóż spotkanie, o którym Pan mówi, obiecał Pan mieszkańcom 11, 13 i 15, spotykając się z nimi w sierpniu, że we wrześniu będzie spotkanie na ten temat. Tego spotkania nie było i dalej czekają na to spotkanie. To jest pierwsza sprawa. Pan nie obiecał, i według, bo ja powołuję się na ich zdanie. Dziękuję Panu, że się Pan o mnie troszczy, ja zorganizuję spotkanie z mieszkańcami, które uważam za stosowne. Przed procedowaniem tej uchwały. Druga sprawa, przed procedowaniem uchwały trzeba było zadzwonić do Zigitu, to co myśmy zrobili, i zapytali, czy tam jest, czy nie. Bo widzieliśmy z pisma z maja z Zigitu, że ta muzyka prawdopodobnie będzie bodaj na koniec sierpnia. I ona została uchwalona. W tej chwili wiem z Wydziału Architektury, przepraszam, i w tej chwili wiem z Wydziału Architektury, że kończy się procedowanie, brakuje dosłownie pewnych drobnych formalności do zakończenia trzeciego etapu WZ-ki. I to jest cała sprawa. Gdyby Pan Przewodniczący był uprzejmy, jako reprezentant naszej dzielnicy, dzwonić do tych instytucji dowiedzieć, to Pan wiedział, na jakim z tym etapie. Dzwonię. Tyle. Natomiast w kwestii Jadwigi z Łobzowa, 13. Owszem, jest tam wjazd do tej posesji, ale jest jeszcze do dwóch innych posesji, pod przełączką. Do Ryna 3 i Krzywego Załuka 4. Czy ktoś ich pytał o zdanie? Ja wiem, w przypadku Ryna 3 na pewno nie. I mam tutaj na poparcie podpisy mieszkańców. To jest etap trzeci. Ale Pan mówi etapie drugim, mówi o tym wjeździe, bo trzeba było też zapytać o to zdanie ludzi z tego etapu korzystających. Podsumowując. Wjazd jest zrobiony. Jeśli będzie taka potrzeba budowy parkingu w oparciu o WZ-kę, która się pojawi, Rada może podjąć decyzję o budowie parkingu, ewentualnie poszerzenia jeszcze jakichś jezdni, bo WZ-ka będzie. I tyle mogę w tym temacie odpowiedzieć. Panie Przewodniczący, jeśli mogę... Na pewno Państwa nie zadowolę, bo od początku kadencji Państwa nie jestem w stanie w niczym zadowolić. Panie Przewodniczący, w kwestii prawnej, mianowicie na podstawie WZ-ki nie można budować parkingów ani... Na podstawie pozwolenia na budowę, panie Jacku. Na podstawie pozwolenia... No oczywiście, trzeba projekt zrobić, tak. A zatem, panie Przewodniczący, muszą być pieniądze na to zarezerwowane w budżecie. Jak pan wie, to trwa. To jest przynajmniej jeden rok do tyłu. Więc mówienie, że na podstawie WZ-ki wybudujemy, że jest wszystko, jest moim zdaniem taką samą manipulacją, jak cały wywód, który nam pan przedstawił. Ja proponuję jeszcze raz, z uwagi na dużą kwotę, którą tutaj wydajemy, bo nie spieszy nam się tak bardzo, możemy miesiąc poczekać i przez ten miesiąc umówić spotkanie z mieszkańcami, którym się wszyscy zainteresowani spotkają i faktycznie będzie, w tej sprawie będzie jasne. Ale panie Maciej, pan wpisuje się w konwencję, żeby nie zrobić w 2014 roku tej inwestycji, tak? Tylko w 2015. Ja się wpisuję. No ale nie da się do końca. Przepraszam bardzo. Teraz jest skonstruowany budżet na rok 2013.
i wieloletni plan inwestycyjny i wieloletni plan finansowy. Jeśli nie wpiszemy teraz tego, to możemy zapomnieć o inwestycji na lata 2013-2014. I bardzo proszę Państwa, nie torpedujcie tej uchwały, która wychodzi naprzeciwko mieszkańcom. Natomiast kwestia, czy będzie jedno miejsce parkingowe więcej zgodnie z koncepcją, czy mniej, czy będzie część dróg poszerzonych, czy nie, to zadecydują o tym mieszkańcy i tak jest ustalone. Co ja jeszcze mam powiedzieć? Na głowie stanąć, uszami poruszać? Przepraszam bardzo, no ale to ja już się irytuję. Bo mówię, tłumaczę, a Państwo dalej swoje. Nie wiem, czy właśnie nie wiem, czy was to nas zestresować tutaj, ale w każdym razie chodzi tylko o to, zapisać etap pierwszy, etap drugi, święty, koniec, postawa. Nie, nie, nie. Nie, bo nie. Boże, zarząd zaproponował etap pierwszy. Tak. Bo jest w WZ-ie. Mieszkańcy się dowiedzą. A proszę powiedzieć, w jakim składzie Państwo głosowaliście nad tym projektem uchwały? Proszę nam zdradzić, w jakim składzie zarząd obradował nad tym projektem. Panie Przewodniczący, ponieważ my wszyscy już wszystko wiemy, natomiast nie wiem, dlaczego zainteresowani nie wiedzą wszystkiego. To znaczy, że nie wszyscy wiemy, Panie Andrzeju. Czy ja mogę podłączyć? Ja muszę się powiedzieć. Ale bardzo przepraszam, ale Szanowni Państwo, koncentrujcie się, cały czas się koncentrujecie na mnie. Koncentrujcie się na problemie. Ja tłumaczę problem. Nie ma problemu. Jeśli tłumaczę wyraźnie, że jak będzie WZ-ka, formalnie WZ-ka, będzie informację miał zarząd, podejmiemy ewentualnie decyzję, czy będziemy, zaproponujemy tą realizację, czy nie. Niezależnie od tego, jesteście Państwo radnymi, tak samo jak każdy inny tutaj członek rady i możecie złożyć swój projekt wpisania etapu drugiego do wieloletniej prognozy finansowej i inwestycyjnej. Państwo tego do dnia dzisiejszego nie zrobili. Państwo krzyczycie na zarząd, że zaproponował wpisanie etapu pierwszego, gdzie jest WZ-ka i zaprogramował pieniądze na 2 lata na realizację i chcecie to Państwo storpedować, rozumiem, tak? No nie rozumiem tu czegoś. Nie chodzi o torpedowanie tego, chodzi o to, że jeżeli teraz nie wpiszemy tego drugiego etapu, to nawet jeżeli szanowny zarząd wyrazi chęć zrobienia później tego drugiego etapu, na który jest prawo ustawu ZK, to będzie to przesunięto 1 rok, czyli załapie się na następną kadencję, w związku z czym nie zrobimy tego. Nie zrobimy, na pewno nie zrobimy, natomiast jeśli będzie taka wola mieszkańców, jeszcze raz powiedziałem, że będą chcieli dobudować te 4 miejsca parkingowe na terenie zielonym i Państwo zrobicie konsultacje, zachęcam do tego. Jeśli będzie tam wola mieszkańców, tak jak Pan mówi, Pan zrobi spotkania na poszerzenie wewnątrz już, że tak powiem, o sesji, to oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Rada pochyliła się nad tym, czy Państwo przygotowujecie projekt, i Rada przegłosuje. Ale ja nie wiem, co Rada przegłosuje. Jaki projekt, żeby zrobić te 4 miejsca parkingowe, będzie potrzebny projekt wszelkiego typu uzgodnienia. Gdybyśmy to robili na jednym projekcie, z jednymi uzgodnieniami, to byłoby to o wiele taniej. Szybciej. I byłaby dura, ponieważ to są mniej więcej te same kwoty, nawet nie wiem, czy nie mniejsza. I można byłoby to spokojnie wprowadzać. Problem polega na tym, że Pan robił konsultacje i wyszło mu na tak, a ja robiłem konsultacje i wyszło mu na nie. No, więc i Rada musi rozstrzygnąć. No, więc jak rozstrzygniemy ten nasz spór, że tak powiem, oparty na mieszkańcach, to Rada podejmie jakąś decyzję. No, ale to na przeszkodzie, żeby to wpisać, a gdyby się okazało, że będzie trzeba jeszcze ucierać z mieszkańcami, bo będzie trzeba drobne zmiany na etapie projektowania wprowadzić, to się po prostu wprowadzi, tak? Na to jest czas i wtedy mamy zarezerwowane na te 2 lata, wiadomo, że to będzie te 2 etapy w takiej czy innej Pani jest znawcą, wie Pani, że WZ-ka się musi uprawomocnić, mogą być zaskarżenia. Ja mówię, że jest od sierpnia prawomocna, tak? Nie, że jest od sierpnia prawomocna. No, to, że Pan zdaje, że Pan o tym Natomiast to są te środki finansowe. Niezależnie od tego, to są środki finansowe i zarząd uznał, że 200, ile tutaj jest? 200, dosłownie 30 tysięcy, to jest solidna kwota na realizację w tym terenie remontu. Zarząd powie, że nie chce dać więcej pieniędzy, a nie zasłania się. Ale Państwo mogą złożyć poprawkę do projektu uchwały. Ale słuchaj, Pan powiedział kiedyś, że cokolwiek nie przygotujemy, to i tak Pan uwali. No to szkoda naszego. Musimy zrobić, poprosiłem przerwę, żeby mógł przygotować tę poprawkę.
Ale po co? Chcecie się... 10-minutowe na zrobienie tak. 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 Jeszcze, jeszcze można grup powrócić. Jest czyli po